skierowali mnie tu lekarze do Warszawy na badanie. I tam w tym zespole w Instytucie Reumatologii na oczki Lindleya Chałubińskiego, tam w tym czworokącie, zajęli się mną gorliwie, kiedy się dowiedzieli, że byłem w Rosji, w Łagrze. Bo to była sensacja, wszyscy byli w niemieckich, a ja byłem w Łagrze. No i potem jak dostałem lanie, to po więzieniu. Proszę pana, wróżyli mi 4 lata życia najdłużej, jak mnie poskładali do kupy. I tak samo 4 lata mi mówił lekarz Będowski w Chorzelach, bo tam obok mieszkaliśmy. I proszę pana, kiedy się dowiedziałem, że tylko mam 4 lata żyć, nie mogłem znaleźć po kolegach nigdzie broni, żeby się zastrzelić, bo wie pan już jak wyszedł człowiek kaleka. To mówię, to nie będę sobie nic żałował. Proszę pana, ja przed wojną, jak miałem 16 lat, wypiłem raz i drugi swoją wódkę. Upiłem się, bo mnie namówili ci starsi chłopcy. Przez 88 lat wypiłem 2 butelki piwa tylko. W roku 50 jedno w Warszawie odchorowałem, a drugą w 56, jakem tu przyszedł do Lipy. I już więcej nie piłem. Piwa, ale wódkę piwa? Piwa. Aha. A śmieli się ze mnie tu koledzy, jaki ja chłop, że nie piję. Proszę pana, mówili, że na nerki dobre, a ja jestem bogatszy, bo ja mam wątrobę i serce jeszcze. A na wątrobę to jest piwo szkodliwe. Więc proszę pana, widziałem w późniejszych latach w Ciechanowie, jakiem tam dojeżdżam na stację do sklepu, jak kilometrowe sznury wozów z tymi robaczywymi jabłkami na skup i na wino. Więc mówiłem kolegom, pokazywałem na butelce, ile mają dwutlenku siarki, bo te robaki były dorodne, tłuste. To nie wierzyli mi. To nie znam się. Oni dożyli 50 lat, niektórzy do wódki dosypywali sobie z papierosa popiół, żeby się prędzej upić. Tak. Opowiadali, ile oni razy na śniegu leżeli pijani i im nic. Oni to chłopi. Proszę pana, i ci, co tak gadali, to umierając, mając 50 lat, jeszcze 2 lata czy rok przed śmiercią, baby ich na nocnik sadzały, bo sami nie usiedli. Takie byli chłopi. I jeszcze powiadali, jak pili, to byli zdrowi. Jak teraz nie mogą, to chorują. Nie rozumieli, że to stracili zdrowie za młodu. Proszę pana, ja sobie zamiast piwa miód lubię, więc ma pan zawsze jakiś zapas, prawda? Przez zimę takich słoiczków zjadłem 4. 4 takie słoiczki? 4. Rano i na wieczór. Przed spaniem i rano. Ale łyżką pan je takim miód? Łyżko. Czyli gorącą herbatą piję. Gorąca herbata, aha. A po herbacie piję kawę rano. Rano naturalną kawę, tak. I proszę pana, czosnek. I czosnek pan używa, dużo czosnku. A jak zupę gotuje, to taka unijna, bo tam wszystko, co jadalne jest. Cebula, czosnek, papryka. Aha, same dobre rzeczy.
Lubię słone. Słono panu jednak. I z żoną kilogram cukru przez dwa dni. Ledwie nam starczy. Kilo cukru? Kilo cukru na dwoje starych. A soli ile na miesiąc kilo? Pójdzie u was kilo soli. A drodzy, na miesiąc kilo, a nam na dwa dni. Ale nie, ale cukru, tak? Tak. A soli ile jecie na miesiąc? Ja nie wiem ile, ale ja słono. Dużo. Lubię i solę sobie. Solicie, no proszę. Bo pan ma ile teraz lat? Sól nie szkodzi. Panie Stanisławie, ile pan ma lat w tej chwili? Proszę. Ile lat pan ma w tej chwili? Dokładnie. To niech pan zapisze. 88 lat, 2 miesiące, 2 tygodnie i 1 dzień. To pan doskonale to pamięta. No bo pamiętam. No. Oczywiście. Panie Stanisławie. A żona ma 89 skończyła. To starsza od pana jest troszeczkę. Tak. Proszę pana, łyżko bierze cukier 4-5 do pół szklanki sypie cukru. Ojej, aż tak dużo. Tak. I cukru, no to cukrzyca nie od cukru, bo cukier jest w chlebie, no, tak, w mące, w ziemniaka, przecież z tego... Czyli ten przedwojenny slogan, cukier krzepi... To prawdziwy jest. To prawdziwy. To prawdziwy. Ale niektórzy dopowiadali, ale wódka lepi. A to nieprawdziwe. Nieprawda. No bo pan powiedział o tych kolegach. Tak. Co proszę pana, leków żadnych nie biorę. Dla mnie lekarstwo to na wieczór mogę wziąć kawał chleba ze słoniną i czosnek albo chleba z boczkiem. Nie lubię kiełbasy, nie lubię tych mieszanin, sałatek. Lubię czyste. Czyste kawę bez śmietanki, jak ktoś by zrobił ze śmietanką, to niech ją sam wypije. Ale pan jeszcze pali papierosy, panie Stanisławie. Ile pan pali dziennie? 2-3 dziennie. Papierosy? Tak. To już niedużo. A żona pali paczkę albo półtorej. Paczkę półtorej. Ile lat już pali te papierosy żona? Od 22 roku życia. Proszę pana... To 68 lat. Tak. I tak te półtorej paczki dziennie ciągnie. Żona i dwie paliła. Ojej. A pan też więcej palił. A ja mało paliłem, bo ja nigdy 10 nie spaliłem. A, czyli niewiele pan palił tak. Tych papierosów. Ale ciągnie pana do papierosów. No, 1-2 na dzień. Czuje pan, że potrzebuje pan zapalić? Tak nerwowo. Nerwowo, pan. No tak. Tak, żeby żona nie paliła, to bym nie palił. No tak, bo ona zapachu troszkę... Wie pan, jadłem zupę, ugotowałem sobie za dużo tej ostrej papryki. A i teraz pan tu gryzie pana w gardle. Gryzie mnie. Ale lubię ostre jedzenie. Ostre, tak. Gotuję sam, więc kupuję już pieprz, te angielskie ziele. To już sam staram się czosnek, żebym zawsze to miał. No tak, polski czosnek na pewno pan używa. Polskiego czosnku pan używa, prawda? Tak, polski proszę pana, to Egipcjanie 5000 lat temu to używali, to jako lekarstwa od wszystkich no chorób. To bardzo, bardzo zalecane jest to, oczywiście, że tak. Tak, i zresztą w tej diecie śródziemnomorskiej, czy w kaukaskiej, dużo jest tych warzyw i owoców i oni długo żyją. A mięsa dużo pan je? Mięsa? Mięsa, proszę pana, nie jestem amator na mięso, ale lubię czyste mięso. I tłuste. I tłuste. Tłuste. No jak słoninę pan je, surową słoninę, czy pekruje pan słoninę, czy surową pan je słoninę? Jem i surową z chlebem, słoną taką. Jeszcze ją natrę papryko albo tymi ziarenkami smaku. No proszę. Żeby było ostre. Żeby było ostre. Ale w Rosji pan głodował. W Rosji pan głodował. W Rosji, proszę pana... W łagrze. To głodowałem, tak, ale proszę pana, to człowiek, ja co popadło, wie pan, i korzonki trawy próbowałem, no bo tam woda była, to śliny było dostatkiem, tylko jedzenia nie było. A wie pan, jak już nie ma co pić, śliny nie ma, to choć się co i gryzie, to trocinit. A już jak się zęby ruszały, to nic. Ale... No tak.